Dzień dobry Państwu. Witam w programie Wywiady TV Myśl Polska. Wracamy do rozmów o ropie, gazie i energetyce. Witam kolegę Andrzeja Szczęśniaka. Dzień dobry. Witam kolegę. Przypomnę naszego stałego felietoniście w takim rubryce Gaz do dechy. No i ostatnio żeśmy rozmawiali o Piotrze Naimskim, ale to już jest historia, nikt nie pamięta, kto to był nawet. No. A dzisiaj wrócimy trochę do tematu gazowo-ropowego i proponuję trzy tematy, ale byśmy zaczęli może od tego, co na przełomie roku się działo w mediach, głównie opozycyjnych, TVN, Gazeta Wyborcza. Myślę o Orlenie i Lotosie, czyli tej transakcji, nazwijmy, zjednoczeniowej, ale cała sprawa była wokół tego, że umowa jest utajniona, że to jest niekorzystne dla Polski, że Aramco to w sumie jest to samo, co tylnymi drzwiami byle Rosjanie weszli. Ja tylko, żeby tutaj naszym widzom przedstawić problem, zacytuję tylko jedną osobę, mianowicie pewnie znanego koledze Szczęśniakowi, Piotra Woźniaka, byłego prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i byłego ministra gospodarki, który stwierdził podczas posiedzenia komisji senackiej, że wszystkie zapisy umowy przedstawione mu do oceny, choć podkreślił, że nie wie, czy to ostateczna wersja, były, uwaga, skrajnie niekorzystne dla inwestora sprzedającego, czyli dla Polski. I w konkluzji powiedział, że bezpieczeństwo paliwowe wisi na włosku, no więc zabrzmiało groźnie. Poproszę o komentarz. Po pierwsze, nie zajmujmy się luzerami. Luzerzy tacy jak Piotr Woźniak, jak Piotr Naimski, to są ci, którzy doprowadzili do sytuacji, kiedy Polska całkowicie zrezygnowała z korzyści, której daje położenie geograficzne, czyli odwróciła się od Rosji energetycznie, całkowicie. I oni w sumie przegrali, ponieważ oni tę ciężką robotę dla Ameryki wykonali i zostali usunięci. Nie wiemy dlaczego, prawdopodobnie przez to, że mają, znaczy nie najlepsze charaktery, mają bardzo możnych, że tak powiem, mocodawców, więc oni są niezbyt lubiani tutaj. I a propos kolegi wzmiankowania o Piotrze Naimskim, chciałem tylko powiedzieć, że Piotr Naimski, ja pisałem taki artykuł w Myśli Polskiej, w którym mówiłem, że Piotr Naimski jeszcze wróci. On chciał wrócić ostatnio, oferował się jako taki no, wykonawca tej umowy polsko-amerykańskiej co do energii nuklearnej, ale nikt nie odpowiedział na tę jego ofertę, bo chciał zostać tym właśnie tym takim głównym wykonawcą. Na szczęście nikt nie odpowiedział. Ja myślę, że ten deal się nie uda, bo to jest bardzo, ale to nie temat tej rozmowy. Zacznijmy od tych Orlenie i Saudyjczyka. Otóż moim zdaniem oczywiście burza, to jest tak zwana, przepraszam za słowo, gówno burza w mediach. To znaczy opozycja robi swoje, to znaczy walczy z rządem, prawda, za pomocą jakichś dziwnych papierów. Ja bym te rewelacje wyborcze i TVN-u trochę porównał do takiej, kiedyś taka książka wyszła, jakieś takie publikacje jakiegoś dziennikarza, który mówił, że Macierewicz jest agentem Putina. No jak ja takie rzeczy słyszę, to po prostu mi się robi słabo. I oczywiście wszystko można powiedzieć, że Kaczyński jest agentem Putina. Oczywiście Tusk oczywiście też jest agentem Putina, ale to są już takie rzeczy, tego rodzaju absurdy, że to szkoda gadać. To powiedzmy może, jak jest w realiach. Otóż Orlen miał ciekawy projekt, dobry pomysł moim zdaniem, to znaczy połączyć się z Lotosem. Moim zdaniem to było dobre, ponieważ ja byłem w tej branży przez wiele, wiele lat i patrzyłem, jak te no, bolesne i absurdalne czasami efekty tego podziału były po prostu, no, topiły nasz sektor paliwowy. I one były wielokrotnie, próbowano je przełamać, ale się nie udawało, bo jak gdyby no, nie było koniunktury do tego. I dopiero Daniel Obajtek potrafił to przełamać przez swoją dynamikę, koneksje polityczne, taką siłę przebicia i tak dalej. I ja w pełni popierałem ten ruch, ponieważ uważałem, że i uważam dalej, że integracja tego sektora jest dobra. Natomiast tutaj oczywiście, jak to w Polsce, wszystko o wszystkim decyduje tak naprawdę Bruksela. No i Bruksela powiedziała swoje, to znaczy Bruksela, jak tak się przyjrzeć, tak już tak cynicznie i bez tamtych szczegółów, to Bruksela zrobiła jedno. Zagwarantowała
innym graczom na polskim rynku, wielkim koncernom paliwowym, do których, pamiętajmy, zawsze urzędnicy brukselscy się zwracają o opinię w takich sprawach, no bo kto im doradza? Oczywiście oprócz tam bandy lobbystów, którzy tam biegają po Brukseli, są te wielkie firmy paliwowe, naftowe, które po prostu mówią, żebyśmy mogli, żeby tak zwane warunki konkurencji zostały zachowane w Polsce, to trzeba to, to i to. I Bruksela to narzuciło. I to były bardzo ciężkie warunki i praktycznie Orlen miał duże kłopoty z ich wykonaniem. Na początek długo negocjował, a potem długo nie mógł znaleźć inwestora. No i ten inwestor, Saudyjczycy, to tak się pojawił jak gdyby jak deus ex machina. Ja myślę, że to przy pomocy naszego sojusznika największego i jedynego zresztą, i który po prostu tam przycisnął Saudyjczyków, że weźcie sobie trochę tych akcji w tym Lotosie, a w zamian, i to wtedy, kiedy dochodziło do tego dealu, to w połowie zeszłego roku, nikt o tym nie mówił, tylko ja zwracałem uwagę. Chodziło tak naprawdę, Saudyjczycy dostali w prezencie polski rynek ropy naftowej. I tam wtedy wymsknęło się, nie było w żadnych dokumentach oficjalnych, ale prezesowi Obajtkowi, że Saudyjczycy będą dostarczali 20, w przeliczeniu na te nasze normalne kategorie, 20 milionów ton ropy do Polski. Przypomnę, polskie rafinerie zużywają około 25-26 milionów, czyli 80% polskiego rynku mieli wziąć Saudyjczycy. To było już wiadomo przed wojną. W związku z tym ja uważam, że ten deal został wykonany po to, po pierwsze, żeby Orlen się wzmocnił i trochę się dzięki temu wzmocnił, nie tyle, ile planował, moim zdaniem szkoda, bo to powinna być silna firma, a po drugie po to, żeby Bruksela zabezpieczyła graczom innym niż Orlen na tym rynku, no zostają tylko zagraniczne koncerny w tej chwili, po prostu warunki gry, czyli co ma Saudowie mają? Mają 30% udziału, mają 50% zysku, mają 50% paliw i mają tam jeszcze paliwa lotnicze. To co to znaczy? Że tak naprawdę pewną pulę paliw na rynku będą oni mieli, to znaczy będą nią dysponować, jak jakaś duża firma typu BP, Shell, etc. nie będzie mogła się z Orlenem dogadać, bo ma za dużą siłę negocjacyjną Orlen, to pójdzie do Saudów i powie, słuchajcie, z Orlenem się nie da dogadać, to z wami się dogadamy. I to było po to. I Bruksela to zrobiła po to, żeby po prostu nie dopuścić takiej, powiedzmy, panowania przez Orlen na rynku krajowym i to się, muszę powiedzieć, udało. To znaczy, ja osobiście, to moja decyzja, ale ja nie mam wszystkich danych, nie potrafiłbym, że tak powiem, no, ale ja bym zaryzykował, że ja bym w ten merch, czyli w tę akwizycję nie wchodził, ale Daniel Obajtek zadecydował inaczej, Daniel Obajtek dopiął tej inwestycji, no i moim zdaniem wywołało to pewną wściekłość tej opozycji politycznej z prostego powodu, no to jakby Orlen tworzy się takim wielkim koncernem mega energetycznym, takim ogromnym polskim koncernem i to wywołuje niechęć oczywiście po pierwsze innych graczy, a po drugie oczywiście opozycji politycznej, to jest oczywiste. Natomiast jak tak patrzę na te wszystkie argumenty przed nich wynajdowane, no to to są takie typowo, no właśnie jak użyłem tego słowa o burzy, to jest to typowo właśnie, a tu procedura nie została dotrzymana, a tu właśnie ktoś czytał dokument, on nie wie co czytał, no mu coś dali i mówili mu, że to jest umowa, ale on nie wie, czy to jest umowa, ale on się wyrazi, że to jest dramat, katastrofa dla Polski. No tak, nie wiem, co on czytał, natomiast stan psychiczny takich ludzi, którzy zrobili karierę, a potem zostali wyrzuceni, nie jest najlepszy. Oni zwykle popadają w taką ciemną wizję, że wszędzie katastrofa, bo ich nie ma, bo ich oni nie mogą tego kraju naszego kochanego ratować. W związku z tym nie wierzę w te analizy i wydaje mi się, że po prostu Saudowie zagwarantowali sobie oczywistą pozycję, no bo tam Unia od nich wymagała, że jak wezmą ci inwestorzy, to mają zagwarantować tą pozycję. Właśnie MOL wziął stację, też trochę po przyjacielsku, bo wiadomo, Węgrzy i tak dalej, to załatwiono, podejrzewam, na niwie politycznej. Zauważmy, że nikt z poważnych graczy tych międzynarodowych nie wchodził, bo zawsze ten polski sektor był tylko z jednej strony mógł liczyć na zainteresowanie. Oczywiście ze strony rosyjskiej i pamiętamy, że 10 ponad lat temu, kiedy się prywatyzował Lotos, to jedynymi naprawdę inwestorami, którzy się zgłosili, byli Rosjanie, ale wtedy w popłochu zrezygnowano z tej prywatyzacji. Także ja myślę, że to jest, jak mówię, burza w szklance wody i argumenty są żadne, a na dodatek jeszcze dostrzegam właśnie pewne jakby to powiedzieć,
odznaki zdrowego rozsądku w zarządzie PKN-u, czyli u Daniela Obajtka, bo te rzeczy, które tam ujawniono niby, że na przykład zlikwidować, znaczy, że Orlen chciał zlikwidować to, żeby Saudowie mogli sprzedać te akcje komu zechcą i chciał mieć prawo pierwokupu ich. Co to oznacza? Że traktował Saudów jako przejściowego partnera, którego potem wykupi i będzie miał całość tego interesu. Będzie po prostu wykupywał to, co mu Unia kazała. Unia się na to nie zgodziła, bo chce zagwarantować jakby tym graczom na dłuższy okres niż tam te 3 lata. W związku z tym widzę, że Orlen grał racjonalnie, no ale generalnie ten deal nie mógł być dobry, bo my po prostu żeśmy ulegli dyktatowi Brukseli, no ale jak patrzymy dzisiaj na to, co się dzieje z tym KPO nieszczęsnym, jakie warunki nam Unia stawia i jak ci bojowi politycy, którzy kiedyś, że guzika nie oddamy, dzisiaj oddają i sądy i ostatnio wiatraki oddają, prawda? To jest wiatraki, pamiętajmy, ten zakaz budowy wiatraków koło domostw, to był przecież hit przeboju, przebój wyborczy PiSu i co? I po tylu latach, po 6, 7 latach się z tego wycofują. Czyli to oznacza, że po prostu pieniądze z Brukseli działają cuda. Ja myślę, że to nie jest dobry deal z Saudami, ale nie jest to coś tak strasznego, już nie mówiąc o zdradach, o tym, że Saudowie to samo, co Putin i tak dalej, jak rysuje ten obraz opozycja. To są po prostu te brednie medialne, które nas atakują ze wszystkich stron. No właśnie, bo ja bym zwrócił uwagę, jeszcze drugie pytanie na ten sam temat, że opozycja zaczęła używać argumentacji superpatriotycznej. To znaczy, że wyprzedano za bezcen, że co to jest za miliard i tak dalej, to jest warte więcej, srebra rodowe i to ci sami ludzie, którzy sprzedawali gospodarkę no, na pęczki. I nagle ustała ta propaganda i nie wiem, czy to jest związane z komunikatem, który ja teraz przeczytam, bo jakby się kolega do tego odniósł. Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie połączeń firmy Saudi Aramco i MOL jako odpowiednich nabywców aktywów w ramach fuzji Orlen-Lotos, poinformowała wiceszefowa Komisji Europejskiej i komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager. I nagle gazety opozycyjne i media przestały już o tym pisać. Nie wiem, czy to jest do połączenia, ponieważ zwykle takie afery, takie burze w szklance wody, one mają swoją krótką żywotność, bo już nikt nie chce słuchać tych takich ciemnych tonów, prawda? Katastrofa, prawda? Zwłaszcza, a Unia Europejska, powiedziała, dobrze wykonaliście zadanie, to znaczy interesy tych innych graczy w Polsce są zabezpieczone, Orlen nie zdominuje rynku, i powiedzmy Saudowie są na takich warunkach, jakich są. Czyli Saudowie mają te akcje, ale tam co tam jakieś akcje, jakieś Lotosu, jakieś 30%, gwarantują te dostawy paliw i lotniczych też na przykład, ale główne, co oni chcieli i na pewno z czego się cieszą, to jest to, że dostali prawie cały polski rynek ropy naftowej i to jest najważniejsze. Ta patriotyczna niby, znaczy mamy tak, te burze w szklance wody, nie chcę już innego brzydkiego wyrazu używać, są zwykle absurdalne. Tak jak mówiłem o tym, że ktoś oskarża Kaczyńskiego, że jest agentem Putina, czy Macierewicza, że jest agentem Putina, to po prostu to są odloty, to są jakieś abstrakty i mamy wojnę informacyjną na takim poziomie właśnie walk w błocie, prawda? I to w zasadzie każdy argument jest dobry, to nie ma znaczenia. W związku z tym to jest szalenie destrukcyjne dla polskiej dyskusji. W ogóle czy jest coś takiego jak dyskurs polityczny w Polsce? Nie ma. To jest już tylko wojna informacyjna i naparzanie się błotem w jakikolwiek sposób. Każdy argument jest dobry, choćby, nie wiem, dzień wcześniej używano dokładnie odwrotnego. Ale to pamięć ludzka, czy pamięć opinii tak zwanej społecznej jest bardzo krótka. Dziękuję, to na razie z tym skończymy, ale nie do końca, dlatego że tutaj ta Rosja się ciągle pokazuje w tych propagandowych przepychankach. Jedna strona mówi, ale ci Saudyjczycy to teraz w zasadzie współdziałają z Rosją, więc tylnymi drzwiami Rosjanie mogą wrócić, no i ci Węgrzy z tego mola, to jest układa się w logiczną całość w teorii Tomasza Piątka. Ale jednocześnie kolega Andrzej Szczęśniak napisał w naszym ostatnim
felietonie, że Orlen tak do końca jeszcze z ropy rosyjskiej nie zrezygnował, o czym jest taka cisza. A jednocześnie dzisiaj mem się ukazał, znaczy mem, taki ogłoszenie Orlenu, że skończyliśmy z uzależnieniem od ropy rosyjskiej. Jak to w tym trójkącie Rosja, Arabia Saudyjska, Polska wygląda? Znaczy, moim zdaniem Orlen zagrał tutaj dosyć skromnie, ale racjonalnie. Tej skromności. Oczywiście my mamy, jak mówiłem na początku, tę szajbę, że prawda, w odróżnieniu na przykład od Węgrów, że wszystko, co rosyjskie, to trzeba do ziemi i w glebę i wypalić do siódmego pokolenia. Natomiast Daniel Obajtek zachował tutaj pewną racjonalność i ja go w pełni w tym popieram, chociaż oczywiście dla mnie to jest za mała skala tej racjonalności. Bo prosty przykład. On już od pół roku gdzieś mniej więcej, Daniel Obajtek, prezes Obajtek, mówił o tym, że nie może zrezygnować z tych kontraktów, bo by zapłacił tam kary umowne i tak dalej, żąda, żeby Unia jakby wprowadziła sankcje, embargo, to wtedy on oczywiście zrezygnuje, bo to będzie... Oczywiście to były takie no, argumenty, przygotowywanie opinii publicznej i tak dalej. I moim zdaniem to jest rozegranie takie, że jak się popatrzy na efekty ekonomiczne, to widać jedno, że ogromne dochody Orlenu, ogromne naprawdę w tej chwili, pochodzą z dwóch źródeł. Jedno źródło to są takie spekulacyjne marże, zwłaszcza na oleju napędowym, tak zwane rafineryjne, czyli to jest ten koszt jakby przerobu ropy naftowej, który nie jest realnym kosztem, tylko jest znowu tym spekulacyjnym tam derywatowym mechanizmem, którym sobie grają ci gracze finansowi na rynkach. I on w związku z tym, że no, w tym roku praktycznie od początku tej wojny ukraińskiej, on po prostu, ten wskaźnik po prostu odleciał w sufit. Jak zwykle ten przerób ropy powiedzmy kosztował, no ja wiem, 30 groszy, 40, 50 groszy, no 60, to teraz potrafił 2 złote kosztować, czyli 4-5-krotnie wyżej. To jest po prostu czysty absurd. Ale jest i Orlen zarabia na tym ogromne pieniądze, ale jeszcze większe pieniądze zarabiał dokładnie, albo jeszcze lepiej mógłby zarabiać, gdyby importował rosyjską ropę. Bo poprzez to, że Stany Zjednoczone rękami swoich sojuszników, czyli Europy, wprowadziły sankcje dla rosyjskiej ropy, co się okazało? Że Rosjanie przyjęli strategię nie oddamy rynku, czyli praktycznie, no co ciekawe, w ubiegłym roku zwiększyli i wydobycie ropy Rosjanie i zwiększyli eksport ropy, czyli dokładnie wbrew temu, jakie plany miał Zachód, żeby tą ropę, to główne źródło dochodów rosyjskich utrącić. Rzeczywiście finansowo utrącili znacząco, bo Rosjanie muszą sprzedawać taniej. To znaczy te sankcje, te wszystkie obostrzenia, te wszystkie zakazy i tak dalej doprowadziły do tego, że Rosjanie sprzedają taniej tę ropę i to dużo. Jak kiedyś ta różnica między ropą Brent a ropą Urals, czyli rosyjską, wynosiła, nie wiem, 2, 3, to 4 dolary, to już w ogóle były wielkie mecyje, tak teraz wynosiła 30, 35, 25. To jest po prostu ogromne pieniądze. Czasami Rosjanie sprzedają swoją ropę po połowie ceny ropy naftowej, jaka jest ta zachodnia ropa na rynkach. Czyli Orlen zarabiał po pierwsze na tych wysokich marżach rafineryjnych w oleju napędowym, też związane... Znaczy to mechanizm jest spekulacyjny, ale rozgrywany na tych strachach wojennych, a drugiej strony na tej taniej rosyjskiej ropie. Problem polega na tym, że rosyjska ropa po prostu zmniejsza swój udział w Polsce i no to nawet Daniel Obajtek tam przyznał ostatnio, co też widać, że chociaż myśli i mówi tymi kategoriami, powiedział tak, że no wielkie zyski Lotosu, no i Orlenu oczywiście, ale powiedział o Lotosie, pochodziły przede wszystkim z tego, że bardzo tania była rosyjska ropa i że ta różnica z ropą Brent dochodziła nawet do 50 dolarów. No, dochodziła i do 60, ale rzeczywiście no, przyznał, że 50 dolarów, tak to było takie szczytowe, średnia była 30-35 dolarów, ale tu pokazał tą swoją wypowiedzią, że te kategorie liczy. Oczywiście potem dodał, że nie będziemy tej ropy kupować, jest nam wroga, obca, czy coś takiego, w ogóle jest niemoralna, no nie chcemy tej ropy. Oczywiście lubię takie hasła w biznesie, szczególnie o moralności, ponieważ zawsze jest powiedzenie, że dżentelmieni nie mówią o pieniądzach, ale dlaczego nie mówią? Bo je mają. Natomiast ci, którzy chcą zarobić te pieniądze, to ci dżentelmeni do nich przychodzą i mówią, słuchajcie, wy chcecie zarobić pieniądze, ja rozumiem, ale to są brudne pieniądze, a my, dżentelmeni, doskonale o tym wiemy, bo sami zarabialiśmy je dawno temu, one też były brudne,
ale wy teraz raczej nie zarabiacie ich, bo my mamy siłę, żeby wam wyperswadować. No i Daniel Obajtek nie do końca sobie dał wyperswadować, to i zachował jeden kontrakt z Tatniewtem, rezygnuje, nie przedłuża kontraktu z Rosniewtem i do tej pory chyba tam ponad 3,5 miliona ton ropy rocznie, na 26 milionów ton całościowego zapotrzebowania będzie importowane z Rosji. Ale jak policzyć te pieniądze, które Polska zarabiałaby, gdyby na przykład utrzymała poziom 60% rosyjskiej ropy z ubiegłego roku, bo taki był w ubiegłym, znaczy, przepraszam, w 21 oczywiście roku, to jak ja to policzyłem łącznie z paliwami, bo diesel importujemy z Rosji, to to było 16 miliardów złotych. To naprawdę potężne pieniądze. A my po prostu z tego rezygnujemy, bo ta ropa jest niemoralna i tak dalej, i tak dalej. No, ja to jestem bliższy opcji Viktora Orbana, który mówi, że gdyby wprowadzić sankcje na rosyjską ropę, to równałoby się to spuszczeniu bomby atomowej na węgierską gospodarkę. On ma rację, ponieważ wie, że pieniądze to podstawa wszystkiego i że oczywiście teraz cię nastraszą, zakażą ci importu ropy. Sami na tej ropie zarobią koledzy z Zachodu, ponieważ proszę pamiętać, rosyjska ropa jest sprzedawana powiedzmy po pół ceny. Ona gdzieś tam krąży po świecie, gdzieś w różnych schemach, jak to mówią ruskie, i ona się pojawia na rynku po pełnej cenie. To znaczy, że gdzieś tam ktoś zarabia. Pytanie tylko, kto zarabia. Viktor Orban chce zarabiać na tej ropie. No, Daniel Obajtek zarabia trochę po części na tej ropie, to ja się przychylam, bo ze słabymi i biednymi nikt się nie liczy, ale musi ustępować. Nie do końca ustąpił. Niemcy wycofali się rakiem, znacjonalizowali udziały Rosniefti, prawda, jakby no, zmienili całkowicie kurs swojej polityki, którą mieli przez wiele dziesięcioleci, i tutaj jest ta różnica. Więc ja uważam, że Daniel Obajtek jakby utrzymał pewną racjonalność i mam nawet teorię spiskową, bo myślę, że wiem, o co kolega mnie zapyta w następnym pytaniu. No właśnie, bo to może być taki pocałunek śmierci, jak kolega Szczęśniak twierdzi, że Daniel Obajtek jest bardzo dobrym menadżerem. Nawet w tym tekście było bardzo dobry, tak. Młody menadżer, to chodziło o niego, ale bez wymieniania nazwiska. No to mam taką pytanie, ponieważ jakby głównym zarzutem też opozycji wobec Daniela Obajtka były, jak to się mówi, manipulacje na cenach paliwa. Mianowicie z dniem 31 grudnia 2022 na dzień przed podniesieniem VAT na paliwo z 8 na 23%, Orlen obniżył hurtowe ceny paliw o 12%. Ja to cytuję tutaj. W rezultacie dla tankujących nic się nie zmieniło i tak dalej. No i potem cała kampania szła, że to było oszustwo, czyli że sztucznie zawyżał Orlen ceny paliwa w roku 2022. I uwaga, pojawiły się wnioski do prokuratury, na przykład poseł Strzeżek z Porozumienia, zawiadomienie do prokuratury w sprawie zawyżania cen paliw przez Orlen i powiedział tak, wiem, że szanse na to, iż prokuratura zajmie się tym tematem są nikłe, ale trzeba działać. I wymienił nawet artykuły z kodeksu karnego 231, 286. No i oczywiście szereg innych polityków też się wypowiadało. Czy takiego pytania się kolega spodziewał? Dokładnie takiego pytania się spodziewałem, ponieważ oczywiście to, co kolega tu zacytował, to jest kolejna burza w szklance wody. Oczywiście opozycja dostała strasznego klapsa w przełek, no strasznego. Wiadomo było, że budżet państwa już nie wytrzyma tego jakby obniżenia podatku VAT, bo to są potężne pieniądze. Proszę pamiętać, że w Polsce mamy te 35 miliardów litrów, a z każdego litra mamy ponad złotych, 1 złotych podatku VAT, proszę państwa. I no w tej chwili znacznie nawet już więcej, ale budżet tracił praktycznie złotówkę na każdym litrze paliwa z tego upustu VAT-owskiego. Prawie złotówkę. Proszę sobie wyobrazić, to są ogromne ilości pieniędzy. Nie wytrzymał budżet, wiadomo. I musiał to podnieść. I co robi Daniel Obajtek? Daniel Obajtek, i tutaj jest moja teoria spiskowa, nie mam na to dowodów, ale ja bym tak zrobił i widzę, że on trochę podobnie myśli, dlatego ja go trochę bronię. Że, znaczy moja obrona Daniela Obajtka nie ma najmniejszego znaczenia, bo jesteśmy na kompletnym marginesie, w związku z tym to nie ma najmniejszego znaczenia, ale on robi tak. Wyobraźmy sobie taką scenę. Przychodzi do prezesa Kaczyńskiego, bo tam ponoć często bywa, siedzi. Zresztą politycy na tych, znaczy menedżerzy na tych spółkach państwowych to ponoć 85% czasu spędzają właśnie na kontaktach z politykami. No i co? Przychodzi do
prezesa Kaczyńskiego na Nowogrodzką i mówi: słuchaj, zrobimy taką operację. Wiesz co, ja potrzebuję, żeby Orlen się rozwijał, inwestował, zabezpieczał państwu bezpieczeństwo energetyczne. Ja potrzebuję pieniędzy. No i te pieniądze są w rosyjskiej ropie, wiadomo. Jak będę musiał kupować inną, to będę strasznie dopłacał, inni będą zarabiać, sprzedając mi na przykład tę samą ropę, bo ona jest najlepsza dla naszych rafinerii, już po cenie rynkowej i jeszcze sobie każą zapłacić więcej. Więc nie chcę im tego oddać, chcę zarabiać. Ale wiem, że koniunktura jest zła. Wszystka, cała ta, tak powiem, agentura wpływu, ta całe te media, to wszystko, opozycja, wszystko jest przeciwko nam. W związku z tym ja proponuję operację VAT za ropę. To znaczy, ja utrzymam trochę rosyjskiej ropy, mówi Daniel Obajtek, w tej wersji wyobrażonej przeze mnie, a wy nie będziecie na mnie naciskać, znaczy ja zacząłem, i nie będziecie na mnie naciskać, a ja wam zapewnię bezbolesne przejście na, z tym VAT-em. No i myślę, że taki deal został ubity, ponieważ to był naprawdę straszny, ostry cios w opozycję, po prostu państwo odzyskało tę złotówkę prawie na każdym litrze, a kierowcy w ogóle tego nie odczuli. I ta operacja zakończyła się sukcesem i ta wściekłość opozycji mnie nie dziwi, ponieważ Orlen będzie mógł, przepraszam, nie Orlen, ale coś na rzeczy, freudowski błąd. PiS będzie mógł powiedzieć w czasie wyborów: no popatrzcie, my jesteśmy sprawni i państwo dostało swoje i kierowcy nie odczuli. Widzicie, tylko my to zapewniamy i rzeczywiście zapewnili. I ten deal ropa za VAT odbył się świetnie. Otóż jak sobie popatrzyłem na te parametry tej operacji, to było tak, 2 miesiące wcześniej wszystkie parametry te właśnie, cena ropy, marża, dolar do złotego, były wyżej. Prawdopodobnie były wysoko i te ceny były tam w miarę. Potem zaczęło się to, jakby powiedzieć, obniżać, zwłaszcza dolar, znaczy złoty się wzmocnił, dolar osłabł, czyli po prostu ta cena ropy w złotówkach się obniżyła. Orlen obniżał, ale nie aż tyle. Czy Orlen jak gdyby zarabiał troszeczkę więcej przez pewien czas i potem nagle jednego dnia obniżył ceny hurtowe, czyli dla wszystkich odbiorców, pyk, w dół i w zasadzie cena detaliczna po zmianie VAT-u wychodziła idealnie taka sama. Czyli operacja była świetnie przeprowadzona i potem Orlen, powiedzmy tak, tutaj odnosił pewne korzyści, tutaj po 1 stycznia pewne straty, ale on sobie to wyrówna do poziomu odpowiednich marsz. Przypomnijmy, zarabia kosmiczne pieniądze teraz. To jest koniunktura taka, która daje takie pieniądze, że Orlen może powiedzieć, no tutaj mamy marżę odpowiednią, tutaj mieliśmy trochę większą, tu trochę mniejszą. Jest to nie do udowodnienia, że coś tam zmanipulował. W związku z tym myślę, że oczywiście te wszystkie sprawy do prokuratury skończą się jak dotychczasowe wszystkie sprawy do prokuratury, czyli niczym. Bo ja nie pamiętam żadnej sprawy, która by się zakończyła jakąś sprawą karną, procesową. No chyba, że chcą wykończyć jakieś osoby, które, no jakby to powiedzieć, na które zagięli parol, ale to już wtedy cały system polityczny jest przeciwko niemu, a te międzypartyjne boje prokuratorskie są nic nie warte. Ja myślę, że Daniel Obajtek taką ofertę złożył, przeprowadził ją bardzo sprawnie. Moim zdaniem jest to operacja uzasadniona wyborczo, biznesowo nie, ale pamiętajmy, że dzisiaj Orlen nie ma żadnej konkurencji. Orlen dzisiaj jest naprawdę potentatem na polskim rynku, no prawie monopolistą. A Saudi Aramco tutaj tylko tego gardiana, tego obrońcy tych innych graczy na rynku stacyjnym, żeby oni mieli dostęp do paliwa i żeby nie byli, tak powiem, uderzani zbyt mocno. Orlen jakby i nie uderzył w swoich konkurentów na stacjach i oszczędził tego szoku VAT-owskiego konsumentom, kierowcom. Więc ja myślę, że tutaj należy się order. Daniel Obajtek z pewnością taki order za tę operację dostanie, a korzyścią dla Polski jest to, że będziemy mieli trochę dłużej rosyjską ropę i będziemy z niej ogromne korzyści odnosić, bo pamiętajmy, Viktor Orban, gdy walczył 2 miesiące przeciwko całej Unii Europejskiej, również Polsce, pamiętajmy, po prostu wytrzymał napór z jednego powodu. On wiedział, że jego firma, MOL, który w dużej części ma udziały państwowe i którego akcje on przeniósł do specjalnej fundacji konserwatywnej, to jest bardzo ciekawy zabieg, który kiedyś będę musiał opisać na łamach Myśli Polskiej,
on po prostu wie, że to są potężne pieniądze, które Węgry zarabiają. Potężne. Ale oczywiście on też chronił kierowców, zamrażając ceny, czyli mówiąc MOL-owi tak, słuchajcie, zarabiacie potężne pieniądze, więc tę część musicie oddać. Tutaj, prawda, kierowcy mają mieć niską cenę, a jak jeszcze coś ten MOL zarobił, to mu dołożył podatek nadzwyczajny. I to jest po prostu takie zarządzanie, jakby powiedzieć, realnej polityki i władzy, która umie liczyć, wie gdzie powstają zyski, jak te zyski zarządzać nimi i tak dalej. Ja myślę, że to jest właśnie wzór, znaczy moim zdaniem jest to wzór europejskiego polityka, który w bardzo słabej pozycji, niewielki naród, 10 prawie milionów wobec 500 tam ponad milionowej Unii, no a Polska jakby zupełnie w innej bajce, ale tutaj też szczątki racjonalności u Daniela Obajtka dostrzegam, więc chociaż moje, jakby powiedzieć, moja pozytywna ocena jego działalności jest, nie ma żadnego znaczenia ani dla Daniela Obajtka, ani dla nikogo, ale pozwolę sobie jako niezależny komentator, który często pisze dla Myśli Polskiej, prawie zawsze, prawda, pisze dla Myśli Polskiej, tak sobie, że tak powiem, zdiagnozować tę sytuację i jeszcze dodać tę teorię spiskową, którą nazwałem sam ropa za VAT. No to o tym, czy nie zaszkodzi to Danielowi Obajtkowi, to jeszcze się przekonamy, czy nie wykorzysta ktoś, ale nie wiem, czy tutaj kolega się zgodzi, jeżeli to wszystko jest prawda, to jakby sobie wyobrazić, gdyby nie było wojny i tych nacisków i Daniel Obajtek kierowałby się tylko rachunkiem ekonomicznym, to czy on mógłby być takim, który by się z tymi Rosjanami sprawnie dogadał? W elitach politycznych zawsze są osoby, zawsze są różne frakcje. Są frakcje takie jak Naimski, który widzi tylko interesy amerykańskie i poza tym, jakby powiedzieć, te argumentacje antyrosyjskie używa bardzo sprawnie i bardzo w sposób, jakby to powiedzieć, chytry. I są osoby, które myślą w kategoriach, mówią, a dlaczego my mamy nie zarabiać? A co to, towarzysze tam amerykańscy, niemieccy, inni, to oni tylko mają zarabiać, a nas to tylko będą klepać po plecach, a my nie będziemy zarabiać? Zawsze są tak tacy, czasami ich tam gdzieś zdmuchną, napiszą o nich, że nie wiem, jakieś, mieli jakieś dziewczyny na boku albo coś, ale ich zdmuchną, a jego nie udało, znaczy Daniela Obajtka nie udało się zdmuchnąć, chociaż przypominam, były takie próby i to bardzo poważne. I to ze strony wielkiego sojusznika. W związku z tym ja myślę, że Daniel Obajtek reprezentuje w polskich elitach dzisiejszej władzy taki nurt myślenia menedżersko-racjonalno-realno-politycznego, oczywiście dla mnie za mało realno-politycznego, bo realpolitik to jest prawdziwa polityka, to jest myślenie o władzy, pieniądzu, możliwości wpływów, a nie tymi ideologiami tam i tak dalej, tą małpiarnią polityczną, którą się polityka w tych mediach zamieniła. Natomiast ja myślę, że tutaj ta grupa jakby myśląca interesem narodowym, bardziej pieniądzem niż jakąś tam ideologią czy tam ideami, no jest słaba w PiS-ie i w dzisiejszej władzy, ale ona jest. No, moim zdaniem ona się po prostu ściera i na przykład katastrofy czy tam nieszczęścia kolegów Piotrów, prawda, obu dzisiaj wymienianych, polegały na tym, że oni byli za bardzo już przeciwko naszym interesom i w końcu doczekali się, że ich po prostu zdmuchnęło. Samo się zrobiło i zdmuchnęło, prawda? I po prostu w elitach władzy tak dużego państwa są różne frakcje i moim zdaniem one między sobą walczą i czasami, i oczywiście zawsze to jest pod dywanem, mało co widzimy, część się możemy domyślać, ale tak, takie są i to jest naturalne. Dziękuję. Jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ ta racjonalność Daniela Obajtka to ma taki termin jednego roku, zdaje się, bo tak ten kontrakt tylko rok jeszcze będzie. I jest pytanie w takim razie, co będzie w przyszłym roku, w 2024? Już nie będzie żadnej ropy rosyjskiej. Czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby przejść jakby suchą stopą? Znaczy, co będzie za rok, to nie wiemy, ponieważ w tym roku są wybory i one zadecydują wszystkim, jak przyjdzie opcja opozycyjna do władzy, no to wtedy prawdopodobnie przemychła Daniela Obajtka po wszystkich możliwych sądach, prokuratorach i tak dalej, bo pamiętajmy, że ta zemsta jednej ekipy na drugiej, ona się regularnie w Polsce odbywa. Lud jest zachwycony, że jakiegoś oligarchę tam, czy tam jakiegoś partyjnego menedżera po prostu przemychłają w telewizji, przeprowadzą w kajdankach.
takie zemsty są, ale my nie wiemy, kto wygra, kto przegra te wybory. W związku z tym trudno prognozować. Natomiast co do ropy rosyjskiej, no to myśmy wystawili się na bardzo poważne zagrożenia. Proszę pamiętać, że jeżeli się rzeczywiście kontrakt z Statnieftem, Statnieftią chyba po polsku, skończy z końcem tego roku, no to pozostaniemy bez ropy rosyjskiej i wtedy po prostu Orlen będzie dużo, dużo mniej zarabiał. I pytanie jest takie, czy dzisiejsze, że tak powiem, w tym ferworze, w tej atmosferze no, z wielkich zysków, zobowiązania, które zaciąga, od choćby na przykład chęć wykupienia rafinerii Schwedt, udziałów Rosniefti, na co Niemcy do końca nie chcą się zdecydować, bo nie chcą tak do końca zadzierać z Rosjanami, tam tylko zamrozili te akcje, natomiast na przykład chęć wykupienia tych udziałów albo potężne inwestycje, które Orlen dokonuje, no inwestycje bardzo dobra rzecz, tylko pytanie jest takie, Orlen sobie wziął PGNiG. PGNiG dzisiaj zarabia świetnie. Świetnie dlaczego? No taki przykład. Cena dla przedsiębiorstw PGNiG jest około 800 zł za megawattogodzinę gazu ziemnego. A PGNiG to Orlen, pamiętajmy. Dla tych użytkowników zwyczajnych 600 zł za megawattogodzinę, z tym, że ograniczenie ustawowe do 200 zł, ale różnicę między 200 a 600 zł dopłaca państwo. Proszę bardzo, tylko jeden jest ciekawy niuans. Tak wysokie ceny, które płacą polscy przedsiębiorcy i tak wysokie ceny, które w sumie po doliczeniu opłat państwowych płacą użytkownicy domowi, a cena gazu na giełdzie 300 zł. Więc proszę bardzo, 300, 600, 800. A ta cała marża gdzie zostaje? No dzisiaj w PGNiG, czytaj Orlenie. Czyli są tutaj potężne gdzieś zarobki. Tylko problem jest taki, to wszystko jest oparte na spekulacjach i na właśnie strachu wojennym, na jakimś tam nastrojach inwestorów, którzy tutaj wchodzą, tu wychodzą i tak dalej. Pytanie, czy tak potężna konstrukcja z tak ogromnymi zobowiązaniami wytrzyma próbę, jakby to powiedzieć, czasu. Czyli jak przyjdzie czas, że będą potwornie niskie marże albo ujemne wręcz, czy wtedy ta cała konstrukcja się nie zawali? To mnie trochę niepokoi, ponieważ wiem, trochę byłem w takich dużych firmach, zarządzałem trochę tam, wiem, że one są, wcale nie są odporne na duże tąpnięcia. Pamiętajmy, że Lotos, to był 2011, jak dobrze pamiętam, był właśnie w koszmarnej sytuacji finansowej, po dużym tąpnięciu na rynku ropy i wtedy go próbowano sprzedać. Jedyni chętni zgłosili się Rosjanie, natychmiast się wycofano z tej operacji, prawda? Natomiast wtedy omal Lotos nie zbankrutował. Dzisiaj Orlen jest dużo potężniejszy, ma dużo większe zyski, ale pamiętajmy, że to może się dokładnie odwrócić o 180 stopni. Także tego się obawiam. Natomiast jakie będą losy rosyjskiej ropy? Czeka nas naprawdę duże napięcie za miesiąc, mniej niż miesiąc. 5 lutego kończymy import diesla z Rosji. Pamiętajmy, że myśmy sprowadzali ogromne ilości diesla, kilka milionów ton, jak dobrze pamiętam, chyba 5 milionów albo 6 milionów ton rocznie. To są ogromne ilości. Europa sprowadzała potężne ilości diesla z Rosji, a diesel nie jest tak łatwo zamienić jak ropę naftową. Czyli po prostu już dzisiaj Europa kupuje ogromne ilości w zapasy, robi ile może diesla właśnie z Rosji, żeby się zabezpieczyć przed tym embargiem, no ale to zapasy starczą na jakiś czas, a co potem? Tu jest będzie potężne napięcie, ja myślę, że za to kierowcy zapłacą, nie spodziewam się takich realnych braków, bo ten system ma duże bufory bezpieczeństwa, natomiast problem jest taki, że po prostu tak jak za gaz ziemny, o którym przed chwilą mówiłem, płacą użytkownicy, albo dopłaca państwo, albo przedsiębiorcy płacą koszmarne kwoty, tak i za diesla będą płacić kierowcy, którzy go używają. Tak? A diesla używa się w Polsce 3 razy więcej niż benzyny, czyli to duży koszt będzie dla każdego kierowcy. No to jest ciężka sprawa. Oczywiście w Polsce pieniędzy się nie liczy, ale to jednak się jest ważne. No dziękuję. Czyli dzisiaj zakończymy. Już tak tematów było dużo. Bohaterem naszego programu był prezes Orlenu Daniel Obajtek, a dokładnie. W roli jego recenzenta, raczej pozytywnego, wystąpił redaktor Andrzej Szczęśniak, któremu dziękuję za udział w rozmowie drugiej już i zapraszam na trzecią, jak będzie okazja, być może w lutym albo w marcu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.